Na tydzień przed świętami przy zespole szkół numer 1 z oddziałami integracyjnymi ruszyło pierwsze w Łukowie kryte lodowisko. Ta idea lodowiska otwartego, ona gdzieś tam przestała się sprawdzać, ponieważ ostatnio mamy bardzo łagodne zimy i w przypadku takiej plusowej temperatury trudno było ten lód utrzymać, zwłaszcza przy opadach deszczu. No dzisiaj, jak widzimy, jest to lodowisko przykryte halą namiotową, więc ani opady deszczu, ani śniegu nam już tutaj nie będą przeszkadzać. A myślę też, że i komfort jazdy na łyżwach się polepszy, bo będzie można w lżejszych ubraniach jeździć, bo jednak to kilka stopni różnicy, no i nie ma wiatru. Oprócz lodowiska będzie też latem boisko wielofunkcyjne. Na wiosnę lód się rozpuści, zostanie boisko. Zamiast tych band zostaną wtedy zamontowane urządzenia do gry w koszykówkę, siatkówkę i właśnie w tenisa. Warto było zainwestować pieniądze? Myślę, że to, co się daje dzieciom i młodzieży, co służy ich rozwojowi, to są zawsze dobrze wydane pieniądze. Lodowiskiem zarządzać będzie szkoła. Zasady korzystania z krytego lodowiska będą takie same jak wtedy, gdy w tym miejscu znajdował się Biały Orlik. Na tym krytym lodowisku zasady odpłatności będą takie same, jak były poprzednio. Nic tutaj nie zmieniamy, nie podwyższamy ceny biletów. Natomiast do południa oczywiście będzie to obiekt przeznaczony dla dzieci szkolnych. Z tego obiektu będą przede wszystkim korzystały dzieci z naszego zespołu szkół, ale zachęcam również dyrektorów innych placówek oświatowych z terenu miasta Łukowa, bo jeżeli tylko Państwo będziecie chcieli jakieś godziny dla siebie zarezerwować, to oczywiście udostępnimy nieodpłatnie. Natomiast w godzinach popołudniowych od godziny 16 do godziny 21 będą mogli korzystać mieszkańcy Łukowa już odpłatnie. W czasie weekendu oczywiście będziemy obserwować potrzeby, bo na razie planujemy korzystanie z lodowiska od godziny 14 do godziny 21. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba i będą chętni, żeby to lodowisko otwierać wcześniej, jak najbardziej jesteśmy otwarci i na takie propozycje i będziemy chcieli się dostosować do potrzeb mieszkańców. Zasady, jak mówię, nie zmieniły się z dotychczasowych, tutaj nic nie zmieniamy, tylko tyle, że komfort pobytu tutaj na tym lodowisku będzie lepszy, jest zadaszona hala, nikomu ani śnieg, ani deszcz na głowę padał nie będzie. Nawet jeżeli będzie padał śnieg czy deszcz, to tutaj również spokojnie będzie można z lodowiska korzystać. To nie jedyna inwestycja na terenie zespołu szkół numer 1. No nie jedyna. Bardzo jesteśmy ucieszeni i dzieci tutaj dzisiaj przy otwarciu lodowiska dały temu wyraz. One wiedzą już od dawna i obserwują, jak rośnie, jak się buduje dodatkowe skrzydło szkolne. Czekamy na to, bowiem poprawi to bardzo warunki pracy w naszej szkole. Mam nadzieję, że będziemy mogli pracować na jedną zmianę. Dzieci bardzo czekają, bo wiedzą, że w tym nowym skrzydle prawdopodobnie będą to głównie klasy przeznaczone dla maluchów. Chcemy właśnie wydzielić taki bezpieczny kąt dla nich, żeby oni mogli w tym skrzydle się uczyć dodatkowym. Jak widać, warunki pogodowe akurat nie sprzyjają lodowisku, ale bardzo sprzyjają rozbudowie naszej szkoły. Tak więc mamy nadzieję, że ten koniec 2016 roku to będzie właśnie oddanie nowego skrzydła szkoły. Rozbudowa budynku szkoły trwa, a kryte lodowisko, które było jedną z głównych miejskich inwestycji w 2015 roku, już działa. Koszt budowy obiektu, który latem będzie pełnić rolę wielofunkcyjnego boiska, wyniósł 580 tysięcy złotych.